Miasto Jelenia Góra, niezależnie od podstawowego bankowego rachunku dochodów gminy i podstawowego bankowego rachunku dochodów Skarbu Państwa, wprowadziło indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu. Od 1 stycznia 2013 roku miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne konta dla wszystkich użytkowników wieczystego użytkowania gruntu. Te konta są indywidualne dlatego, żeby pieniążki, które podatnik płaci, czy użytkownik wieczysty, trafiały bezpośrednio na kartotekę wieczystego użytkownika. Niezależnie od tego konta można również wpłacać na konto podstawowe, takie, które było do tej pory. Ponadto można jeszcze wpłacać w kasie urzędu. Osoby, które otrzymały zawiadomienie o indywidualnym koncie bankowym dla wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, a w roku 2012 dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie będą już korzystały ze wskazanego indywidualnego konta bankowego. Celem jest przede wszystkim to, żeby było łatwiej zarówno dla użytkowników wieczystych i podatników podatku od nieruchomości, jak również dla służb finansowych. Do tej pory było tak, że pieniążki trafiały na ogólne konto dochodów Urzędu Miasta i dopiero z wyciągów bankowych były księgowane na poszczególne kartoteki. W tej chwili będzie tak, że bezpośrednio, jeżeli podatnik czy użytkownik wpłaci na swoje konto indywidualne, trafi to bezpośrednio na kartotekę. Wszystkie informacje dotyczące nowych kont zostały już rozesłane, jednak jeśli pojawią się wątpliwości, urzędnicy udzielą niezbędnych informacji na ten temat. W każdej chwili może się zgłosić do referatu dochodów, do pokoju 28 bądź do pokoju 7, jeżeli chodzi o wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa, i oczywiście uzyska pełną informację zarówno o wysokości opłaty, jak również o terminie opłaty i oczywiście numerze konta. Termin wnoszenia rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu upływa z dniem 31 marca każdego roku. Niezależnie od wprowadzonych indywidualnych kont bankowych, wszystkie opłaty, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i podatków, można nadal wnosić za pośrednictwem kas Urzędu Miasta lub bez prowizji na konto urzędu w Banku Millennium.